No dzień dobry, ja się nazywam Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. I dzisiaj mam dla Was TBR, czyli mój plan czytelniczy na rok 2020. Ja normalnie nie kręcę filmów pod tytułem TBR, ponieważ mnie jest bardzo ciężko zrobić jakikolwiek plan czytelniczy, gdyż zazwyczaj sięgam po książki na te, które mam ochotę, a nie które sobie założę, że przeczytam. Dlatego mi bardzo ciężko jest zrobić taki sztywny plan i się go trzymać, bo nigdy te moje plany nie wychodzą. Ale jeśli chodzi o takie plany w skali roku, to zawsze lubię sobie stawiać wyzwanie, że przeczytam jakąś książkę albo że skończę jakąś serię. I tak te moje plany trochę podzieliłam. I pierwszą kategorią to są książki z serii, które chcę dokończyć. No i oczywista oczywistość. Ostatnia, czyli szósta część Dune'y, czyli kapitularz Dune'y. Została mi ostatnia część. Myślałam, że skończę ją w grudniu, ale no nie udało się, więc zostaje na przyszły rok. Jest mi trochę smutno, że jest to już ostatnia część, ponieważ ja bardzo lubię ten świat. Ja w ogóle bardzo lubię tą serię, więc jest to ostatni tom i jest mi strasznie smutno, że już tą serię skończyłam, bo nie zamierzam sięgać po następne tomy, które zostały napisane przez syna autora i jakiegoś drugiego autora. Raczej skończę na tym tomie. Oprócz tego został mi piąty, ostatni tom serii Baśniobór. I pierwszy tom no jakoś mnie nie porwał, ale już kolejne tomy bardzo mi się podobały. I mimo tego, że jest to seria dziecięca, to ja się świetnie bawiłam jako dorosła osoba. Nie ukrywam. Dlatego chciałabym ten tom dokończyć. Poza tym no, chciałabym w ogóle tą serię mieć przeczytaną. Raczej nie będę sięgała po następną, czyli Smocza Straż. Chyba już jakby wystarczy, ale ten świat naprawdę dał mi dużo, dużo radości, więc bardzo chciałabym do niego wrócić i znowu myślałam, że tą serię skończę jeszcze w 2021, no ale nie udało mi się, no trudno, więc mam to na przyszły rok. No i coś, co również złapało za moje serce, jest to trylogia, a ja przeczytałam tylko pierwszy tom i zostały mi kolejne dwa, czyli Diabeł w maszynie i Zabawki diabła, a właściwie Zabawki diabła i Diabeł w maszynie, bo to jest drugi tom. I ja pierwszy tom bardzo polubiłam. To są opowiadania, które składają się na większą historię. Głównym bohaterem jest, to jest postać, która jest tak jakby trochę połączeniem Wiedźmina i Sherlocka Holmesa i to połączenie strasznie mi się podoba. I ten klimat tego świata, taki trochę mistyczny, tajemniczy, trochę wiktoriański, ale z magią, więc ja bardzo lubię tą serię. I w sumie nie wiem, dlaczego jej nie dokończyłam, dlatego to jest moje wyzwanie na 2020. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oprócz tego mam kilka takich książek, które kupiłam z myślą, że je przeczytam i one tak bardzo długo leżą na moich półkach. Tak długo, że w końcu powiedziałam, ok, dość, muszę je przeczytać. I jest to Anna David Meller, Od jednego Lucypera. I ja tę książkę kupiłam z dwóch powodów. Po pierwsze, jest ona o Śląsku, a ja mieszkam na Śląsku, więc dla mnie to jest zawsze jakaś wartość dodana. A po drugie, ja czytałam recenzje tej książki i one są bardzo pozytywne. Więc jeśli książka zbiera same dobre recenzje, no to jakby naturalnym jest to, że chcę ją przeczytać. I ja ją kupiłam na premierze, w sensie kupiłam ją na premierę, kiedy ta książka wychodziła i od tamtego czasu jej nie przeczytałam, bo zawsze były jakieś inne książki, na które miałam większą ochotę albo po prostu no jakoś tak bardziej mnie wołały z półek. A ta jakoś tak trochę przeszła bokiem i żałuję, gdyż no chciałabym ją przeczytać po prostu. Tym bardziej, że moja mama już ją przeczytała i cały czas się dopytuję, kiedy skończę, więc no. Kolejna książka to jest Zabić Drozda. I u mnie ta książka leży na półce już chyba półtora roku. To jest bardzo długo. I jakoś nie mogę się zabrać do tego. Ja wiem, że to jest klasyk i
No i po prostu chciałabym wiedzieć w ogóle, o czym ta książka jest. Mniej więcej historię znam, no bo ta książka jest bardzo popularna. No ale jakby chciałabym móc powiedzieć, że przeczytałam tą książkę, tak? Bo to jest taki klasyk, który wydaje mi się dobrze nadrobić. Więc to. I Siedem mężów Evelyn Hugo. I znowu, u mnie ta książka leży, ja już nie wiem ile. Albo półtora roku, albo nawet dwa lata. I zawsze... co miesiąc sobie mówię, że ją przeczytam. Żeby po prostu, wiecie, już skończyć temat, żeby już nie mieć wyrzutów sumienia, że ta książka tak długo leży u mnie na półce i nigdy mi się jakoś nie udaje. Ja nie wiem, co jest nie tak. No to nie jest wina książki, tylko moja oczywiście. Ale jakoś nigdy mi się nie udało po nią sięgnąć, więc to jest moje wyzwanie, mój challenge na 2022, skończyć tą książkę. Tym bardziej, że ja słyszałam dużo dobrego na temat tej książki. Jedyne, co mnie tak trochę odstrasza, to może za dużo powiedziane, ale jakoś tak trochę odpycha, to, że ta autorka też słynie z pisania raczej książek obyczajowych, a to nie jest, to nie są moje klimaty. Znaczy, nic nie mam do tych książek, po prostu jakby nie mój krąg zainteresowań, nic więcej. Ale ta książka zbiera tyle dobrych recenzji, że chciałabym wiedzieć przynajmniej, o czym ona jest. Po prostu. A poza tym już za długo leży, jakby dość. I kolejną kategorią to są książki, których autorów czytałam inne książki i one mi się podobały, więc po prostu chcę czytać tych autorów dalej. I jest to Shirley Jackson. Ja przeczytałam dwie książki tej autorki i jedna mi się podobała bardziej, druga trochę mniej, ale ogólnie lubię tą autorkę, dlatego jakby naturalnym wyborem jest trzecia powieść tej autorki, która okazała się w Polsce. Ktoś zostawił mi komentarz, przepraszam, nie pamiętam nika tej osoby, że już wcześniej wyszły inne powieści tej autorki. I w ogóle bardzo ciekawa informacja, może mi kiedyś wpadną do ręki, bo w księgarniach są dostępne tylko te trzy. No więc na pewno loterię chciałabym po prostu przeczytać. Oprócz tego, jak już wspomniałam, że jak skończę ten szósty tom Dune'y, to będzie mi trochę smutno, gdyż no nie będę mogła wrócić już do tego świata. Więc na otarcie łez kolejna pozycja tego autora, Rui Hellstorma. Ja jestem bardzo ciekawa, bo Duna zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ja, jak wiecie, jestem psychofanką tego świata, więc chciałabym poznać inne książki tego autora. Może będą tak samo wybitne jak jego seria o Dunie, bo no po prostu ja jestem zakochana. Jestem zakochana no, po prostu w pisarstwie tego pana, więc ciekawe, co zrobił tutaj. Ta książka jest dosyć gruba. Gruba, jakby biorąc pod uwagę objętość książek, które są w serii Duna, no to jakby to no, bez przesady, także taka gruba nie jest. A poza tym ja bardzo lubię tą serię, co jest chyba jakiś... Nie pamiętam, jak się nazywa ta seria z Rebisa, ale to są książki stare science fiction. Ja z tej serii czytałam też... Boże, jak się to nazywało? Ja z tej serii czytałam też Kwiaty dla Algernona i bardzo one mi się podobały. Ta książka mi się bardzo podobała, więc mam nadzieję, że Rui również przypadnie mi do gustu. No i oczywistość Steinbeck. Ja kocham tego autora. Co prawda przeczytałam tylko jedną jego książkę, ale ona zrobiła na mnie takie wrażenie, że wow, ja zdecydowanie chcę czytać tego autora więcej. Tutaj akurat pokazuję Myszy i ludzie. I na pewno ją przeczytam, bo ta książka jest dosyć krótka. Ale mam na myśli w ogóle twórczość tego pana. No bo po prostu jakby
na wschód od Edenu, skradło moje serce. I z tego co wiem, to na początku przyszłego roku będzie, no nie premiera, bo ta książka już wyszła w Polsce, ale Grona Gniewu wyjdą w nowym, odświeżonym przykładzie chyba nie, ale będą w nowej szacie graficznej, więc no ja zdecydowanie się zaopatrzę. No po prostu, Steinbeck. Oprócz tego, nie wiem czy, chyba na tym kanale o tym nie mówiłam, ale przeczytałam książkę Remarka Na zachodzie bez zmian i ojej, bardzo lubię tą książkę. Znaczy ona jest bardzo, bardzo smutna, ale zrobiła też również na mnie no piorunujące wrażenie, dlatego chciałabym czytać pana Remarka więcej. I mam na myśli tutaj Łuk triumfalny. To jest książka, którą planuję przeczytać w przyszłym roku. Bardzo bym chciała, bo również słyszałam no same dobre opinie na temat tej książki. No, Na zachodzie bez zmian to była cudowna książka. To była cudowna przygoda i trochę wymagam od tej książki tego samego, więc no, poprzeczka jest wysoko, że tak powiem. Oprócz tego Cyrk Nocy. To jest biały kruk w ogóle. Tej książki nigdzie nie można dostać. Albo w antykwariatach za bardzo wygórowaną cenę. Ale chyba też jeszcze widziałam, że e-booki gdzieś coś, no myślę, że na pewno. I ja tą książkę chcę przeczytać, gdyż czytałam Bezgwiezdne Morze tej autorki, które bardzo mi się podobało. Ona mi się właśnie kojarzy z Gwiazdką. Chociaż tam nie ma dużo klimatu bożonarodzeniowego. Właśnie, nie, inaczej, klimat jest, ale jakby samych świąt nie ma za wiele. Więc chciałabym przeczytać tą książkę. I w ogóle jakby ta naklejka 9,99 jest takie śmieszne, bo teraz te książki jakby na Allegro chodzą za niebotyczne ceny. A kiedyś można ją było za dychę dostać, więc spoko. No i tak. Erin Morgenstern. Oprócz tego Kurt Vonnegut. Ja nigdy, zawsze mam problem. Vonnegut chyba. Syreny z Tytana. Więc historia jest taka, że ja książek Vonnegutta nie czytałam żadnej. I to jest trochę dziwne, ponieważ, znaczy dziwne, no to jest bardzo znany autor, a ja właśnie jakoś mi omijał, jakoś te książki nigdy mi nie wpadły w ręce i trochę na siebie się złoszczę z tego powodu. I chciałabym to nadrobić. I gdzieś przeczytałam, że najłatwiej właśnie sięgnąć od tej książki, bo jego chyba najsłynniejszą powieścią jest Rzeźnia numer 5, którą ja też mam z tyłu ze sobą na półce i bardzo bym ją chciała przeczytać, ale stwierdziłam, że okej, że jeśli może łatwiej mi będzie zacząć od tej, to tak zróbmy. Jakby nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, zacznijmy od czegoś prostszego, więc zacznę od tego. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak te książki są wydane. Po prostu ja bym chciała, żeby tak książki były wydawane. No, ta prostota, no jest to zrobione z klasą po prostu. I ja bardzo lubię takie książki. No i jestem bardzo ciekawa tego autora. Mam nadzieję, że skradnie moje serce, że to będzie taki trochę drugi Steinbeck, ale no zobaczymy. I już obiecuję już ostatnie pozycje. I mam tutaj 13 opowieść. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze był taki czas całkiem niedawno, kiedy ta książka była bardzo popularna i na BookTubie, i na Bookstagramie. Ja tej książki nie przeczytałam. Więc to jest moje wyzwanie na 2020, żeby tą książkę nadrobić. Poza tym, z tego co czytałam, to ta książka ma dużo odwołań do Dziwnych losów Jane Eyre, a mi się Dziwne losy Jane Eyre bardzo podobały, więc jestem bardzo ciekawa, bo z tego co czytałam w różnych recenzjach, to ta książka jest właśnie inspirowana Dziwnymi losami, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię takie inspiracje, jak jakaś książka nawiązuje do innego dzieła. Ja bardzo lubię takie
jakby to powiedzieć, takie gry literackie. Więc no, zdecydowanie chciałabym tą książkę nadrobić. No i jak już jesteśmy przy dziwnych losach, to Wichrowe Wzgórza. Bo chciałabym czytać więcej klasyków, tym bardziej, że ta seria ze świata książek, ona, no, te książki wyglądają obłędnie. No i większość z nich mam, a przeczytałam tylko Dziwne Losy, więc przyszła kolejna Wichrowe Wzgórza i bardzo bym chciała tą książkę przeczytać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się to uda. No, Dziwne Losy mi się podobały, więc myślę, że Wichrowe Wzgórza również mogą mi się spodobać. I to by było tyle. To jest mój challenge na 2022. Mam nadzieję, że mi się go uda. Tak sobie myślę, że może w przyszłym roku pod koniec mogę zrobić taką weryfikację, co udało mi się przeczytać, a czego nie. Dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca. Zapraszam Was na kilka sekund z kotami albo psem. Jeszcze nie wiem w sumie, co to będzie. I życzcie mi, żeby mi się udało to przeczytać. Do następnego, cześć! Gdy koty masz dosłownie wszędzie. Cześć, Rabarbar. Jak to jest leżeć w zmywarce?